throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerk it like Miley. Don't pop it like Miley. Siemaneczko, ja jestem Decik, a to jest taki nietypowy odcinek. Tym razem pokażę wam triki, ciekawostki na YouTube i Google. To może zaczniemy od YouTube'a. Wpisujemy use the force look. Patrzcie, co się dzieje. Wszystko tak jakby porusza się i myszką możemy przesuwać sobie tą całe te wyszukiwanie w dół, o, w góry, w lewo chociaż, o, widzicie? Taka magia, wszystko takie rozmazane. Dobra, następny będzie The Harlem Shake. Prawdopodobnie każdy już go zna. Jak widać, wszystko się rusza. Okej. Jak widać, to chyba każdy już powinien znać. Teraz pisujemy BM Me Up Scotty. To jest związane z Gwiezdnymi Wojnami. Jak widać, tak jak ze Star Treka, wszystko pojawia się. Taka magia dosyć. To tylko to pokazuje nam w sumie. Z YouTube'a to na razie wszystko. Teraz przechodzimy w Google. Co by tutaj pokazać wam? Wpiszemy może tak. Atari Breakout. Nic się nie dzieje. Wklikamy pierwszy link. I zaraz nam się wczyta. Ładuje nam grę. To na pewno to było. Tak, powinno to być to. Breakout. Aha, dobra. To było w grafice jednak. I tutaj możemy poruszać sobie myszką i grać taką grę. W sumie nic więcej. Następne, wchodzimy w internet i szukamy do the barrel roll. Oj, roll. I nasza wyszukiwarka przewraca się o 360 stopni. Taka magia. Dobra, szukamy dalej. Zerk Rush. Jak widzicie, takie tutaj są ikonki, które rozwalają nam wyszukiwanie. Co nam wyszukiwało? Jak widzicie, już mało tego. Tutaj następne. Można je zabijać myszką. Nie wiem, czy tu coś można... coś zwiększyć? Chyba nic. Można się pobawić troszeczkę. Oczywiście to będzie się ciągle pojawiało. Już tutaj atakują w dół. Wpierniczają. Okej. Następne to będzie Google Graffiti. Był to chyba pierwszy link. Tak. I jak widzicie, Google spada. Możemy sobie złapać, mieszać tutaj wszystko. To jest akurat w języku tutaj angielskim. Można sobie rzucać naszą Google. I tutaj nawet można sobie wyszukać. Przykładowo wyszukamy mojego kanału. No i pokazał się mój awatar. O, może tak złapię ładnie. To jakiś Pikachu. To jest z dogry.pl akurat tak mam. To jakieś Lego, widzicie. Kamera w Eurotracku, Payday i takie tam kanał YouTube. Co tutaj dalej mamy? Google Spiel. Google Sypy Her Spiel. Kolejny. Wchodzimy tego i widać tak jakby
pokazywał nam wokół całego świata, co tam znajduje. Znowu sobie wpiszemy mój nick i wyszukało nam, ja sobie myszką tutaj mogę ruszać, nawet jakaś postać. To jest Lego jakiegoś tam było. O, można wszystko tak sobie szukać. Jak ktoś woli w ogóle takie wyszukiwanie, to fajna sprawa dla mnie jest to. Na przykład. I ostatnie to wpisujemy Google, ale od tyłu, czyli L Go jakoś tak. Tak. Dobrze. Oj, bez tego ukośnika. I jak widzicie, Google pokazało się nam od tyłu. Możemy tutaj tak samo wpisać. Oj. Nie, dobrze napisałem. Ładuje się nam i pokazane jest wszystko od tyłu. Jakieś reklamy. Na to się nawet nie patrzcie. Jak widzicie. Did you mean? Takie wszystko kiczkane. Troszeczkę. Ciekawe czy zdjęcia. Zdjęcia nie da rady. Dobra. Jak już przykładowo jesteśmy w tym e-Google. Nie, e-log. No to możemy, tutaj mamy, widać kilka takich jakby zakładek. Damy przykładowo gitar. Tutaj mamy jakieś melodie, żeby zagrać. Ciekawe czy... Jak ktoś będzie umiał grać, no to... Czekajcie, może spróbujemy zagrać coś. No i zaśpiewaliśmy Happy Birthday. Nie chcę, ja akurat nie umiem tego robić. Może ktoś spróbuje i w komentarzu poda mi filmik, jak zagrał zarobiście na tym oto, tej gitarze. Można nawet chyba nagrywać, no, nagrywać można. Co tu jest? Snake Game. Można. Grać sobie węża. Nie, to jak to? Zaraz sprawdzimy, jak to grać. Jak to się gra? Strzałkami, dobra, to lecimy. Dun, dun, dun. Jeszcze muzyczka chińska. Oj. No, i padliśmy. Dobra, co tu jeszcze mamy? Pac-Mana. Stara bardzo gierka. Jak tu ją zacząć? O. Lecimy z czołkami tak samo. I można sobie pykać. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. To te troszeczkę dźwięki denerwują, ale nawet nie wiem jakie wyłączyć. Goni mnie. No i dogonił. Dobra. Tutaj możecie sobie popatrzeć coś jeszcze. To zapewnie te graffiti. No, graffiti co spada. Tylko, że jeszcze do góry nogami. Dobra. No to co? To będzie wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia. W jakichś następnych poradnikach. Albo, nie wiem. Myślę, że już GTA 5. Bo już troszeczkę się przyzwyczaiłem do niej. Już mam 2 tygodnie w sumie chyba będzie, no 14 wyszło. No troszeczkę musiałem sobie pograć, poćwiczyć, żeby się przyzwyczaić. No i myślę, że w tym tygodniu wam jeszcze wrzucę jakiś filmik.
Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Do zobaczenia. Na razie.